Witajcie, jestem dzisiaj na polu tutaj, gdzie była Gryka. Była, mówię, bo zobaczcie, jak to wygląda, tragedia. Nie wiem, co tu się stało, ale to wszystko jest połamane i po prostu nie ma tutaj czego zebrać nawet. Sprawdzałem po prostu na te rzeczy, ziarno jakieś tam jest, ale żaden kombajn tego nie podniesie, więc to całkowicie odpada. Nie da się tutaj z tym nic zrobić. No tutaj takie wąsy, jakiś taki placek tego. No ale patrzyłem. Słuchajcie, o. Widzicie? To jest tak po prostu wszystko położone. Tutaj trochę tam pod palcami wyczuwam jest, ale nie do zebrania. Niestety. I nie wiem, jaka tego przyczyna. Wszystko leży po prostu, wszystko leży, zobaczcie. Coś tam ziarna jest, ale to jest nie do zebrania w każdym razie. Także z tej Gryki nic nie będzie, jedyne co to jeszcze, nie wiem, może by to stależować i to byłby chyba najlepszy pomysł, a potem to przyorać, czy jak. Zobaczmy tutaj, bo to no nie da rady. Nie ma sensu. W każdym razie myślałem, że tu coś z tego będzie, ale tu się coś musiało wydarzyć. Wszystko połamane. I to nie wiem, czy przez wiatr. Słuchajcie, czy z jakiegoś innego powodu, ale to tylko chyba przez wiatr. Chociaż może też jak śnieg po prostu tak tutaj dosyć mocno sypał, to może ten śnieg to po prostu położył, nie wiem. Wy będziecie pewnie wiedzieli, dlaczego ta Gryka cała leży, widzicie, aż tam po prostu pod sam koniec, pod las. Leży, nic z tego nie będzie. I przynajmniej tyle się wyjaśniło, że nie muszę kombajnu szukać. No bo tak to po prostu jeździłem za kombajnem. No i kombajnu nie było. No i w tej sytuacji bardzo dobrze, że nie było, bo po co? Nie ma tutaj czego szukać. W tej chwili jedyne co to rzeczywiście talerzowa. Zjechać to, zaorać. I poczekać do wiosny, nie ma innego wyjścia. Takie jest moje zdanie, pewnie się ze mną zgodzicie, ale w razie czego to piszcie, co tu się dzieje, bo no widać, to wszystko po prostu połamane. No, czegoś takiego nie widziałem jeszcze na oczy. Jak widzicie tutaj po prostu miejscami, gdzie ta Gryka jest, to tu po prostu chwastów nie ma żadnych. To co wyrosło, to są takie jakieś te późniejsze, to powyłaziło. Także śmiało polecam Wam Grykę, jeśli interesujecie się jakąkolwiek ekologią, czy nie chcecie stosować chemii, obojętnie, to już jest tam indywidualna sprawa każdego z Was, to możecie w każdym razie się możecie zastosować Grykę, bo ona naprawdę tutaj pięknie walczy z chwastem, nie zostaje nic. To co są tutaj te przebitki, one są późniejsze właśnie, bo to jest kwestia tylko w odpowiednim momencie to skosić, zaorać i wtedy naprawdę sytuacja jest wyśmienita. Czekajcie, bo ja jeszcze zobaczę, gdzie ta granica była tutaj przy okazji, bo ona gdzieś tutaj ma być. Tylko muszę się zorientować gdzie, bo nie pamiętam. I to będzie gdzieś tutaj chyba. Jak to idzie jakoś tak, to tutaj gdzieś na drzewie byłaby granica, na którymś. O, jest tam. I wtedy po prostu, o, tutaj woda, no rowy do czyszczenia. Tam jest, na tamtym drzewie, w każdym razie na tamtym domku małym granica, więc tutaj gdzieś ten słupek musi być. Nie będzie trudny do odnalezienia. W każdym razie to jest już drobiazg, ale w każdym razie polecam, jeśli chodzi o odchwaszczanie pola, bo to naprawdę widać, że tutaj, gdzie Gryka rosła, no to ziemia jest czysta. Jedno co to, w tej chwili talerzówą przejechać, ale to wszystko mrozy, kurde blade. Chciałby jakiś duży ciągnik by był, to byłaby inna rozmowa, by to przejechał, zrobił to za parę godzin i po robocie. Tak to się trzeba będzie męczyć. No zobaczymy, czy dam radę to zrobić. Chociaż wiecie, że u mnie jest to tak w tej chwili, że ja już mówię, że z tym rolnictwem jest koniec, no ale kurde, wejdę na ziemię, na pole, to mi się zaraz to wszystko odnawia, ale zobaczymy jeszcze. Sytuacja nie jest w każdym razie taka, jak powinna być. Później będę o tym opowiadał, może w którymś filmie, nie wiem. Ale wracając do Gryki, z tego
z tej mąki chleba nie będzie. Tyle przynajmniej sytuacja jasna. Nie będę sobie tym głowę zawracał. Taka krótka relacja. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.